Cześć, witajcie kochani. Robiliście już lasagne, czyli poprzekładane cebulki kwiatowe w doniczkach, tak żeby na wiosnę nam pięknie zakwitły, znacznie szybciej niż te, które będą w ziemi. Jeżeli już zrobiliście, no to świetnie. Jeżeli jeszcze nie, to może tak jak ja, zrobicie to na dniach. Tutaj mam kilka moich cebulek z poprzednich lasagni. Tutaj są tulipany i troszkę żonkili. I tutaj jeszcze są jakieś, chyba nie wiem jakie, chyba to były szafirki, ale nie jestem do tego przekonana. I w tym roku kupiłam sobie także nowych parę cebulek. Na jednym z kanałów zobaczyłam, że pani uprawia ranunculus. I sobie postanowiłam kupić taką mieszankę, nie jest tego dużo, dlatego pomyślałam sobie, że wsadzę je do jednej doniczki. Zobaczę, ile tych cebulek tutaj mam. Do tej doniczki, takiej drugiej płaskiej, chcę tylko wsadzić sobie tulipany, jest ich dosłownie kilka, takich różowych. I do tej większej doniczki to, co mi zostało z zeszłego roku, plus te właśnie szafirki, a oprócz tego mam tu mieszankę irysów i tutaj na opakowaniu jest napisane, że te irysy nawet do 45 cm mają urosnąć, dlatego wybrałam tą większą doniczkę i z tymi irysami wymieszam także nowe tulipany z takim żółciutkim środeczkiem. Także sobie zabieram się tutaj najpierw, myślę, do tych mniejszych doniczek i potem przyniosę sobie więcej ziemi, żeby posadzić właśnie w tą dużą doniczkę tą całą resztę. Będzie z tymi dwoma doniczkami szybciej. W moim wiaderku przyniosłam sobie ziemię, którą już miałam kiedyś w doniczkach, a także wymieszałam ją sobie z ziemią, która była w szklarni. Ponieważ te cebulki nie potrzebują aż takiej żyznej ziemi, słuchajcie, bo one same w sobie, ta cebulka jest właśnie po to, że po to się wytwarza ta cebulka, żeby ona miała jak najwięcej składników pokarmowych, żeby wykarmić tą roślinę. Nie dodaję tutaj żadnych odżywek ani nic na jesień. Także najpierw sobie zacznę od tego właśnie ranunculus. Napiszę wam po polsku gdzieś tutaj na ekranie nazwę tego, bo zapomniałam. No dobrze. I tak. Najpierw na dno sobie wysypię trochę ziemi. Tak, żebym mogła umieścić te cebulki. Nie zapominamy o przeczytaniu instrukcji. I ta instrukcja bardzo prosta, rysunkowa, pokazuje mi, że muszę wysadzać sobie cebulki co 10 cm, a przykrywać ziemią około 5 cm. Także myślę, że jeszcze troszeczkę tutaj nasypię, bo 5 cm to nie jest wcale tak dużo. Rozdrobnię grudki. Tyle mi chyba wystarczy. I zobaczmy, ile tego mam. 10 cm to też jest sporo. Myślę, że takie 4 by się tutaj zmieściły. I tak, mam raz, dwa, znacznie więcej, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i taka malutka 11. Śmiesznie to wygląda. I tak będziemy wkładać tymi takimi jakby sopelkami, to są chyba korzonki, do ziemi. Ale ja tutaj sadzę 4, najwyżej poszukam kolejnej doniczki. Staram się także tą ziemię wgarnąć pomiędzy właśnie te korzonki, żeby ona sobie ładnie przylegała. Wyglądają niepozornie, także mam nadzieję, że coś z tego urośnie. No i to jest mieszanka kolorów również, także naprawdę nie wiem, jakie te kolory mi wyjdą. Dobrze, i 4 mam już posadzone i przysypię. I w taki szybki sposób mamy przygotowaną pierwszą doniczkę. Ziemia jest wilgotna, ale ja i tak podleję na koniec, zanim wstawię do szklarni. Tylko że mamy tak piękną pogodę, może jest dzisiaj zachmurzone, tak jakby się zbierało na deszcz, ale mamy naprawdę ciepło, mamy 15-16 stopni w Anglii, ja mieszkam w hrabstwie Kent, także jeszcze do szklarni nie będę ich odstawiała, ja je wstawię do szklarni, jak zacznie się robić zimno.
No i kolejna doniczka, tu sobie odłożę te. To moje tulipany i to nie będzie lasagna, to będą tylko tulipany. Tak sobie wymyśliłam w tym roku. Na różnych YouTubach ostatnio pojawiły się filmy, jak wykorzystać ziemię, słuchajcie, z donic, jak można ją zutylizować, a ja sobie pomyślałam, że skoro ona jest taka no do fajnej jakości, taka pulchna, to ja ją wykorzystam po prostu do kolejnych nasadzeń. I teraz tutaj mamy tulipany, instrukcja mówi, żebyśmy sadzili od sierpnia do grudnia, 10 cm między cebulkami, 10 cm muszą być przesypane. Ja je tu powciskam, tak żeby około 10 cm nie wyszło. Ile ma być? 5 cebulek. 5 cebulek to nie jest dużo na taką doniczkę. Ale jak jest 10 cm, myślę, że 5 tulipanów to też dosyć mało jest, prawda? Także takie brzydkie powiedzenie, ale jak to tylko krowa nie zmienia poglądów, to ja sobie tutaj dołożę jeszcze żonkile. A dlaczego takie płaskie doniczki? Bo ja chciałabym tutaj na stole mieć, jak już zacznie się robić wiosna, robi się cieplej, można wyjść na kawkę do ogrodu, to żeby na stole była taka właśnie doniczka z wiosennymi kwiatami. Nie uklepuję za mocno, ale staram się, żeby tak tych przestrzeni powietrznych było jak najmniej. No i mamy tutaj drugą doniczkę zrobioną. Zanim sobie oznaczę, to po prostu tylko włożę papier, żeby mi wiatr, który już zaczyna tutaj podwiewać, nie zwiał jej tej kartki ze stołu. I ostatnia doniczka. Tu już potrzebuję więcej ziemi. I tak, te moje irysy, mam tutaj irysy. Irysy mają mieć długość 45 cm, także dosyć wysokie kwiaty, a cebulki powinno się sadzić około 8 cm w ziemi. Natomiast tulipany tutaj 10 cm, czyli najpierw mamy do posadzenia tulipany, 8 cebulek tulipanów, układam sobie je równomiernie w doniczce. Do tulipanów dołączę moje stare żonkile, bo one mają dosyć dużą cebulkę, nie tak jak te iryski. Przysypię ziemią pierwszą warstwę. No i teraz moje irysy. Irysów jest nie, 15 powinno być cebulek. Na około, no i takie zrobię kółeczka. Nie martwcie się, że jakby nachodziła jedna cebulka na drugą, jak tam czujecie, wtykacie, słuchajcie, do ziemi i gdzieś tam wyczuwacie, jak będą rosły te kwiatki, słuchajcie, one sobie znajdą przestrzeń, jak mają wyskoczyć z tej ziemi, żeby raczyć nas kolorami. I tutaj przy tych moich irysach wysadzę sobie mniejsze cebulki z zeszłego roku, mając nadzieję, że jeszcze urosną. Takiej samej wielkości jak właśnie te irysy. Pokażę Wam za chwileczkę z bliska, jak tutaj nawtykałam tych cebulek. I wszystkie cebulki wykorzystam. Odrywam stare jakieś korzonki, niekorzonki, staram się oczyścić te cebulki, tak żeby im było tutaj dobrze mieszkać w tej ziemi. A więc kochani, tak wyglądają, słuchajcie, wszystkie te cebulki, które miałam do posadzenia w tej warstwie i teraz zasypię to ziemią. Przysypane i na koniec zostawiam szafirki. Szukam czubeczka, gdzie wytwarza się korzeń i tym końcóweczką, gdzie ma być korzonek, wkładam do ziemi. Jak mogliście zobaczyć, dużo pracy przy tym nie ma. W
wtykamy wszystkie cebulki, jakie czy kupiliśmy nowe, czy mamy zeszłego roku. Napiszcie proszę w komentarzu, czy kupiliście jakieś nowe cebulki, czy wykorzystujecie te, które macie z zeszłego roku, czy robicie lasagne, tak jak tutaj na przykład mam wymieszaną dużą ilość różnych kwiatów, czy tak jak w przypadku ranunculus macie tylko jeden rodzaj kwiatów, albo tylko same tulipanki. Będzie mi miło zobaczyć Wasze komentarze. Ja tu już przysypię te moje resztki cebulek i za chwileczkę podleję. A te ranunculusy, mam ich 2, 4, 6, 7. Myślę, że włożę do osobnych doniczek i zobaczymy, jak będą rosły. A najwyżej później będę komponowała z innymi kwiatami na wiosnę i po prostu będzie jak rozsada. Myślę, że po dwie, troszkę głębiej. 10 cm to jest dosyć głęboko. I po dwie takie właśnie roślinki głęboko w doniczce umieszczam. Tu mi zostały 3 i tu mam troszeczkę szerszą doniczkę, także sobie wsadzę 3 i będzie im bardzo dobrze. I sprawa załatwiona. Słuchajcie, i zrobione. Przygotowane 3 doniczki, 2 będą na stół, mam nadzieję. Tutaj mam nadzieję, że mi urośnie, urosną te sadzoneczki i będę miała do innych kompozycji z innymi kwiatkami. Może jakieś zobaczę, pewnie w sklepie ogrodniczym będę miała ochotę kupić, to sobie kupię. Oczywiście nie zapominajcie o tym, żeby sobie te doniczki podpisać. Tak jak ja mam tutaj pojedyncze, potem bym się na pewno bym się, słuchajcie, zastanawiała, co ja tutaj mam. Dlatego ołówek miękki, plastikowa etykietka i podpisujemy, żeby nie zapomnieć. Tej dużej doniczki nie podpisuję. Tu będę już wiedziała, że to jest mieszanka i tego mam nie tykać. Mam nadzieję, że taki krótki odcinek Wam się podobał. Zapraszam do tego, żebyście dali komentarz, tak jak wcześniej wspominałam o pytaniach. Jeżeli macie jakieś pytania do mnie, to odpowiem w komentarzu. Życzę Wam miłego, cudownego dnia. A jeżeli jesteś tutaj nowy, nowa, to zapraszam do subskrypcji kanału i naciśnięcia dzwoneczka. Jak naciśniecie dzwoneczek, to będziecie mieli powiadomienia o moich filmach. A wszystkim moim subskrybentom dziękuję serdecznie za zaufanie i naciśnięcie właśnie tutaj dzwoneczka i subskrypcji, bo jest mi ogromnie miło, że mam już ponad 500 osób, które lubią zaglądać na mój kanał. Jest to taka, wiecie, radość w serduchu. Życzę Wam udanych plonów. Pa!